Już w najbliższą niedzielę, 16 stycznia, kolejne wyjątkowe spotkanie u sióstr służebniczek dębickich. Będzie nabożeństwo, rozstrzygnięcie konkursu oraz prapremiera filmu. Wydarzenie wpisuje się w obchody 150. rocznicy śmierci błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W ramach obchodów roku błogosławionego Edmunda z racji jego 150. rocznicy śmierci było organizowanych wiele takich różnych inicjatyw modlitewnych, ale też i edukacyjnych. Jedną z nich był międzynarodowy konkurs Maryja w życiu błogosławionego Edmunda. I właśnie w najbliższą niedzielę zapraszamy wszystkich laureatów tego konkursu na wręczenie nagród. A to spotkanie z racji też i niedzieli będzie połączone ze spotkaniem duchowym, które rozpocznie się o godzinie 15. W kościele klasztornym będzie Eucharystia, na której będziemy Bogu dziękować i za tych, którzy wzięli udział w konkursie, za dar błogosławionego Edmunda, za to, że on inspiruje wielu. A o godzinie 16 odbędzie się prapremiera filmu Aby zawsze dostrzegać człowieka. To jest film o Edmundzie Bojanowskim, przygotowany przez Fundację Miejsce Moje z Wielkopolski, która ukazuje ślady Edmunda w ludziach. Ślady Edmunda w różnych miejscach i w Polsce, i poza granicami naszego kraju, przez posługę sióstr, ale bardziej też ukazuje, jaki Edmund ma wpływ na innych, na środowisko. I taki też film przed nami o godzinie 16, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. A po filmie właśnie będzie ten czas, moment rozdania nagród tym, którzy zdobyli nagrody w kategorii plastycznej, literackiej i muzycznej, bo w takich kategoriach odbywał się ten konkurs, który cieszył się ogromnym takim zainteresowaniem, co nas też bardzo cieszy. A dlaczego międzynarodowy? Dlatego, że posługujemy jako służebniczki dębickie nie tylko w naszym kraju, ale i w Ameryce Południowej, w Europie, na wschodzie Europy też. Także dla wszystkich był on zorganizowany. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na spotkanie. Prace nadesłane na konkurs będzie można zobaczyć na wernisażu multimedialnym, który już w niedzielę zostanie udostępniony na kanale YouTube Służebniczki Dębickie.